Bal maturalny, potocznie zwany studniówkami, jest jedną z najważniejszych imprez młodych ludzi i dzisiaj właśnie poruszymy temat studniówek. Beatko, czy ty pamiętasz swoją studniówkę? Oj, pamiętam. Oczywiście to było bardzo niedawno. No ja swoją miałam około 100 lat temu. No ale powiedz mi, jak przygotowywałaś się do takiej studniówki? Bo dla mnie to było bardzo duże przeżycie. Nie no, oczywiście to było duży temat i bardzo ważne wydarzenie, no bo to była pierwsza taka impreza, w ogóle zszyta sukienka. Wcześniej się bardziej trochę szyło niż kupowało te sukienki, jednak nie było takiego wyboru. No właśnie. Fryzurę i... Dobrze, zacznijmy może od garderoby. Powiedz mi, jakie stroje obowiązywały wtedy, bo mnie to były takie długie sukienki, bardzo błyszczące. I oczywiście czarno-białe. No, ewentualnie granatowo-białe, nie było w ogóle żadnych kolorów, tak jak jest teraz. Mhm. I sukienek w ogóle takich bardziej sylwestrowych niż takich maturalnych. Bardzo skromne, ale mogły być właśnie długie do kolan. Ja sama pamiętam, miałam czarną, długą sukienkę, ale miałam jeszcze jasną bluzkę do tego, także to było takie... No, aha, czyli miałam spódnicę i bluzkę. To była taka bardziej bardziej sukienka, do której można było włożyć pod elegancką białą bluzkę. No ja pamiętam, że już ja miałam ten etap, kiedy to była taka suknia długa, bordowa, błyszcząca, pełno loków w jakimś koku. Także no żałuję, że nie mam teraz tej studniówki, tak? Bo teraz to można poszaleć. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o makijaż, no bo sukienka sukienką, tak? Dla kobiety, ale makijaż. To nie dla mnie to była prawdziwa zmora. U Was mogli się już malować? Te makijaże u nas to były takie bardzo delikatne. To raczej nie było mowy o jakichś tam makijażach za dużych, tam bardzo subtelnie. Nie, to nie było tak jak teraz jest, że dziewczęta po prostu występują galowo w całości, włącznie z makijażem, fryzjerem. Pamiętam włosy sama sobie, jak powiedziałaś, na wołeczki i czesałyśmy. Znaczy pewnie zdarzało się, że jakieś pojedyncze osoby pewnie poszły do fryzjera, ale większość jednak sama. Poza tym to też były studniówki w szkołach. Teraz już są studniówki jednak w restauracjach. To też jest inaczej. No jest inaczej. Jeżeli chodzi o makijaż, to ja pamiętam, że ja miałam bardzo mocny makijaż, ale wykonałam go sama. Tak samo zresztą jak fryzurę, pełno loków. Ktoś tam powiedział, on jak owieczka doli. Nie no, wtedy mi się podobało, ale jak teraz patrzę na te zdjęcia, to jednak coś tam zmieniła. Beatko, no dobra, powiedz mi, no teraz jest ten etap studniówek, okres, kiedy te dziewczęta chcą wyglądać świetnie. No i teraz mamy duże pole do popisu, tak? Tak. W tamtych latach były już kosmetyczki, które mogły zająć się taką młodą dziewczyną rzadko, prawda? Znaczy zdarzało się, ale to rzadko. Nie było tak powszechne i też jakby rodzice nie pozwalali na to, żeby te dziewczęta jednak były takie strasznie wymalowane i paznokcie, i makijaże, i sukienki, więc to było bardziej wszystko skromnie. Mhm. Natomiast teraz zdecydowanie... Nie wypada pójść skromnie. No teraz osoba bardzo skromnie ubrana rzucałaby się w oczy. No i koniecznie w tym takim pozytywnym aspekcie, no myślę, tak? Myślę, że wyróżniałabyś jednak na tle reszty dziewcząt, które są już tak przygotowane dosyć mocno. No dobrze. Załóżmy, że taka typowa... Ale to były nasze czasy. To były nasze czasy, teraz już nie ma takich czasów. Teraz są inne potrzeby. No właśnie, jakie potrzeby ma taka młoda dziewczyna i gdzie powinna się udać, żeby wyglądać z tygodnia rewelacyjnie? Oczywiście. W ogóle jest cały schemat przygotowania teraz na studniówki, począwszy od eleganckiej sukienki, butów, całej garderoby. No tak. Potem idziemy dalej. Pielęgnacja skóry, pielęgnacja ciała, pielęgnacja paznokci, jeżeli chodzi o opalanie natryskowe, solaria i wszystko, żeby wszystko, cała dziewczyna wyglądała idealnie. No tak, no to zacznijmy od skóry, Beatko. No, młoda kobieta ma to do siebie, że czasami ma trądzik, prawda? Albo już jest w takim etapie, gdzie już nie ma tego trądziku, ale pozostają jakieś takie zmiany naskórne. Mm-hmm. I co znaczy, można z tym dziewczęta, tak, przychodzą trochę wcześniej, też pielęgnują tą buzię, jednak można troszeczkę zabiegami uspokoić te wszystkie wypryski. Drugą fajną rzeczą jest właśnie też opalanie natryskowe, które nawet jeżeli są drobne blizny, drobne plamki, jeżeli będzie tam wykonane przed studniówką, to ono też bardzo ładnie pokryje i wtedy ten delikatny makijaż, który nie musi być tak bardzo, bardzo mocny, bardzo ładnie wyrówna całą skórę, bo często też dziewczęta mają na ramionach czy na pleckach, to też ładnie pokryje, bo buzię możemy pokryć makijażem, jednak potem będą dziewczęta robią profesjonalny makijaż w salonach. Ale można już, jeżeli chodzi o ciało, ładnie wyrównać opalaniem natryskowym, które jest zdrowe, nieszkodliwe jak solarium czy słońce. Mhm. Poza tym no, też ciężko na słońcu naturalnym się opalić, żeby doczekała opalenizna do stycznia, tak? No tak? Więc zostaje tylko solarium, które nie zawsze jest zdrowe, gdzie jest czerwona opaleniznę i taką najfajniejszą alternatywą jest jednak opalanie natryskowe, które daje ładną, brązową opaleniznę. Co jest modne, powiedz mi, bo nie każda kobieta ma taką śniadą karnację, która wygląda jednak najlepiej, prawda? Tak, znaczy...
Z modą jest tak, generalnie jest tendencja do tego jednak, żeby ta skóra nie była za mocno opalona, że lepsza jest jaśniejsza, ale nie oszukujmy się, skóra, która jest delikatnie opalona, zawsze wygląda zdrowiej, zawsze wygląda ładniej. Jeżeli wsadzamy suknie, które mają intensywne kolory, podkreśla ten kolor opalenizny jednak kolor, więc i tak na wszystkie imprezy, tym bardziej na studniówkowy bal, pierwszy taki bardzo bal dojrzałości tak naprawdę, te dziewczęta wszystkie chcą ładnie wyglądać i ta skóra jednak delikatnie opalona, bo my nie mówimy o takim kolorze, nie wiem, żeby był bardzo ciemny brąz, który będzie wyglądać jak skóra spalona. Mówimy o subtelnym, takim ładnym oliwkowym, ładnej oliwkowej opaleniźnie, która podkreśli wygląd tej sukienki. To jak zdecydowanie uważam, że zawsze jest w modzie. A powiedz mi, Batko, czy modne są teraz, bo są takie preparaty, które nadają błysk naszej skórze, mianowicie w postaci złotych drobinek. Czy to jest dalej modne w tym sezonie? To znaczy takie delikatnie drobinki na skórze uważam, że one zawsze są modne. Część osób po prostu je bardziej lubi, bądź mniej lubi, bo wiadomo, nie można przesadzić też. No tak. Ale delikatnie wieczorem, kiedy są flesze, bo wiadomo, zdjęcia, kamery, no tak, to bardzo daje fajny blask i myślę, że troszeczkę odrobina na skórze zawsze będzie w modzie. Dobrze, a teraz przejdźmy do makijażu, no bo powiem tak, no ja miałam dosyć mocny makijaż, no ale malowałam się sama. Powiedz mi, czy w tym sezonie stawiamy na mocny makijaż, czy raczej delikatny, naturalny? Przy tak młodych dziewczętach zdecydowanie lekki, delikatny makijaż, żeby podkreślił tylko urodę, bo jeżeli te dziewczęta umalują się za mocno, to po prostu ten makijaż się postarzy. No i co jest najważniejsze w takim makijażu? Chyba długie, no zdecydowanie tak, podkreślone oko, długie rzęsy, delikatnie lśniące usta, troszeczkę podkreślone policzki, tak żeby podkreślić, bo w tym wieku te dziewczęta są piękne, one mają prawie nieskazitelne twarze, bez zmarszczek, bez jakichś przewarów. No czasami, tak jak wspomniałyśmy, gdzieś tam zmiany te trądzikowe, ale to na skórze. Natomiast moim zdaniem podkreślenie oczu, trochę ust, doda tylko troszeczkę urody, ale żeby nie przesadzić, żeby nie przegiąć tą stronę, żeby nie popsuć efektu. Powiedz mi, na jaki strój powinny się decydować młode kobiety? No przede wszystkim taki, żeby się dobrze też nie czuły, tak? Żeby, nie wiem, ktoś, kto nie lubi chodzić w długich sukniach, nie wiem, do kostek, raptem włoży sukienkę, nie wiem, poplącze się, przewróci się, więc nie, zdecydowanie sukienki, które będą podkreślały nam i figurę, bo wiadomo, dziewczęta mają różne rozmiary, i kolorem też dopasowane, żeby one się dobrze czuły. No teraz jest duża możliwość. Teraz bardzo naprawdę duża. Mamy taką dowolność w modzie i sukienki długie do kostki są w modzie i do kolana rozploszowane. Więc moim zdaniem trzeba się tylko i wyłącznie sugerować tym, że jak się włoży sukienkę, dobrze się w niej czuje, dobrze się czuje w kolorze, w długości i dzięki temu będzie lepiej wyglądać. Kogo najlepiej zabrać ze sobą na zakupy? Koleżankę. No dobrze, koleżanką, ale niektóre są takie, wiesz, troszeczkę fałszywe i powiedzą, świetnie wyglądasz w tej sukience, okazuje się, że taka dziewczyna wygląda tragicznie. Że jeszcze na etapie tak młodych dziewcząt, no to tam nie ma takiej zawiści. No oczywiście zawsze najlepszym doradcą będzie jednak mama, która tak naprawdę, no bez przesady nie jest jakąś dużo starszą kobietą, ale zna się na modzie i pewnie... No i widzi, w czym dziecko dobrze wygląda. Najlepiej dobierze właśnie, w czym córka będzie po prostu korzystnie wyglądać. Ewentualnie jakaś fajna ciocia, albo koleżanka mamy. Ktoś, komu ufamy. Tak, ktoś to po prostu ma poczucie troszeczkę stylu, żeby po prostu dobrać dobrze kolor i długość. Żeby nagle się nie okazało, że dziewczyna, która no niekoniecznie wygląda dobrze w sukience, w takiej bombce włoży tą sukienkę, będzie wyglądała jak taka okrąglutka, no niekoniecznie dobrze wizualnie, tak? Więc trzeba zwrócić uwagę na to, co komu pasuje. Cały czas mówimy o kobietach. O dziewczynach, które wybierają się właśnie na bal maturalny. A powiedzmy też o mężczyznach, no bo no niestety, żel do włosów i prysznic nie wystarczy, żeby tego dnia wyglądać bardzo no dobrze, tak, przynajmniej nie wszystkim, ci tak? Chłopcy już też są coraz bardziej uświadomieni, patrząc też na swoich tatusiu, którzy zaczęli jednak troszeczkę dbać o siebie, też wybierać się do kosmetyczki, no może ci chłopcy nie będą przychodzić, chociaż myślę, że niektórzy przyjdą na manikur, żeby ładnie opiłować paznokcie i ewentualnie wyciąć skórki, co też będzie ładnie wyglądało i tak schludnie, tak? Ale też fajną rzeczą jest, bo chłopcy też mają problemy z cerą, też żeby no mogli właśnie, się wybrać, to. Też do kosmetyczki, żeby mogła troszeczkę podsuszyć, na przykład jak są problemy z trądzikiem,
Myślę, że to też będzie taka fajna, dla nich taka alternatywa, że będą się troszeczkę bardziej czuli pewni, tak? Że jednak na pierwszym planie nie będą te krostki, a oni za czubeczkiem. Dokładnie za krostkami, tylko że będą pewni siebie, jak się ładnie ubiorą. Nawet myślę, że przytuszowanie delikatne jakichś tam zmian trądzikowych, oczywiście może no nie opalaniem natryskowym, tak? No bo oni akurat nie będą za mocno potrzebować tego, ale delikatnym takim podkładem, tak jak na przykład zrobią to dobrą kosmetyczki czy wizażystki, spokojnie też może być, żeby oni po prostu ładnie wyszli na zdjęciach, no bo przecież będzie i kamera, i zdjęcia, które po prostu potem przez kolejne 20-30 lat każdy będzie oglądał. Zgadza się, wiesz co? Mówiłaś tutaj o paznokciach, tak? Męskich paznokciach. Wielu mężczyznom pewnie się kojarzy to z błyszczącymi pazurkami i idealnie wyciętymi skórkami. Jak wygląda taki manikur dla mężczyzn? Nie, absolutnie. Jest to normalne opiłowanie paznokci, wycięcie skórek i wyszlifowanie. Wyszlifowanie, ale nie do końca. To chodzi o to, że troszeczkę wyrównuje się płytkę. Niczym no właśnie, ale szlifujemy tą płyteczkę. Ale nie trzeba nabłyszczać. Naprawdę nie trzeba szlifować. Czasami jest tak, że na paznokciach są takie prążki, żeby to ładnie wyglądać, żeby ładnie wyglądało równo, ale to wcale nie jest koniecznością. Czyli chodzi o to, żeby były ładnie wypiłowane paznokcie i żeby po prostu nie były poszarpane skórki. Dokładnie, czyli mężczyzna, który wychodzi z salonu kosmetycznego, tak naprawdę ma piękne paznokcie, wcale nie widać, że zadbała o nie na przykład kosmetyczka. Ale oczywiście, widać, że są schludne, równe, ładnie wyglądające. No właśnie, tutaj mówimy o dłoniach. Słuchaj, dłonie są bardzo ważne tego dnia, bo przecież tańczymy, tak? Dotykamy różne ręce. Ale oczywiście, dziewczęta będą normalnie przyjdą w paznokciach wymalowanych, długich, różnymi ozdobami ozdobionymi, z różnymi ozdobami na paznokciach, więc tak samo mężczyźni dobrze będą wyglądali, że te paznokcie będą, to już są młodzi mężczyźni w końcu, no to nie jest tak. Że to są 14-letni chłopcy, tylko to są już dojrzali, wchodzący w okres dorosłości mężczyźni. Więc moim zdaniem oni już coraz bardziej są świadomi, coraz bardziej wiedzą, co jest, co ładnie wygląda, co nie. Ale powiedz mi, Batko, czy ty pamiętasz swojego partnera na studniówkę? O tak, znaczy, no tak, to też jest taki dosyć ważny temat, dlatego że na tą studniówkę i na ten taki bal dojrzałości powinniśmy się pójść z osobą taką bardzo życzliwą, z przyjacielem, z kolegą. Jeżeli nie mamy swojego chłopaka. Tak, tak, tak. Po to, żeby naprawdę zapamiętać ten bal fajnie, żeby się dobrze bawić, żeby się nie okazało, że w połowie ktoś tam nie tak się zachowuje. Więc zdecydowanie polecam osoby, które dobrze znamy. Wiesz, z tego co zdążyłam się zorientować, przygotowując się do tego programu, wiele kobiet ma problem, że nie potrafi znaleźć tego partnera, tak? Albo bierze kogoś z polecenia. Kilka lat temu moja koleżanka zwierzyła mi się, że po prostu wzięła kogoś tam z polecenia, prawda, jakiegoś partnera. No i niestety, no, kolega już przed północą, tak, podziękował za zabawę, a na domiar złego jeszcze bawił się z koleżanką mojej koleżanki. Powiedz mi, a jak już osób właśnie? Kolegę. No nie znalazła, no to było tak, to nie było przyjemne, ten wieczór jej się nie udał. Powiedz mi, co mogłybyśmy doradzić takim młodym kobietom, które właśnie są w poszukiwaniu takiego partnera, jeżeli jeszcze nie mają, na co zwracać uwagę? No właśnie na to, żeby wziąć taką osobę, której się ufa, taką, na którą można liczyć, sprawdzoną. Nawet niech to będzie, nie wiem, kolega, niech to będzie... Może być nawet kolega z klasy. Często jest tak, że dziewczyny umawiają się z kolegami z klasy, tak? Bo powiedzmy nie mają jakichś tam par i świetnie się bawią, bo raz, że się znają swoje nawyki, znają wszystkich dookoła i to też jest taki sposób. Też można pójść tak, z kuzynem. Generalnie to jest impreza, na której się dzieciaki bawią, tańczą, więc trzeba wziąć kogoś, kto na pewno potrafi tańczyć. No tak. No bo głównie będzie zabawa. No generalnie niektóre dziewczyny wstydzą się zwyczajnie zapytać, zaproponować. Powiedz mi, czy wypada? No cóż, to już jest temat bardzo drażliwy. No zawsze wypada, no ale jeżeli ktoś ma robić coś wbrew sobie i wbrew swojej woli, czuć się z tym źle, bo ktoś mu na przykład odmówi czy coś, no to trzeba znaleźć taki sposób, żeby dla dwojga był dobry. No tak, ale... Ale takie są czasy, że dziewczyny mają możliwość i mają prawo do tego, żeby podejść do chłopaka i się zapytać. Bo te czasy trochę się zmieniły, tak jak u nas. Chociaż u nas też tak było, że trzeba było komuś zaproponować, bo w końcu skąd ma ktoś wiedzieć, czy ja chcę pójść z tobą na przykład na studniówkę, tak? Jak nie zapytam jakiegoś tam kolegi, czy jeżeli nie mam swojego chłopaka, tak? No tak, ale jeżeli dziewczyna nie ma swojego chłopaka, może podejść właśnie do kolegi, do kuzyna i zapytać po prostu zwyczajnie. Słuchaj, wiesz, że... Będziesz mi towarzyszyć na moim balem maturalnym i tyle, albo nie. Nie, jeżeli powiemy będziesz towarzyszyć, to na pewno powie, oj, nie wiem, I don't think so. Bardziej chodziło o to, żeby zapytać czy ma ochotę, prawda? Czy ma ochotę. Tak, tak, ale jak najbardziej, bo to jest jej wydarzenie w życiu bardzo, bardzo ważne i uważam, że...
że trzeba spędzić ten czas z miłą osobą, w miłym towarzystwie. Tak, żeby niczego nie żałować, prawda? Bo dawniej był taki zwyczaj, że chłopak przychodził do dziewczyny z kwiatuszkiem w ręku. U mnie takie czegoś nie było, ja nie pamiętam, żeby... A ja pamiętam, u mnie było. No ale czy teraz wypada w tych czasach? Ja uważam, że przynoszenie przez mężczyzn kwiatków jest zawsze mile widziane. Myślę, że to nigdy nie będzie, nigdy nie wyjdzie z mody, więc niech zostanie ten zwyczaj i będzie panią przyjemnie młodym. Czasami jest tak, że w szkole, na studniówce czy w lokalu jest kilka klas, prawda? Więc młodzieży jest bardzo dużo. Powiedz mi, czy powinniśmy sobie usiąść w swoim gronie, czy może zaryzykować na przykład i usiąść gdzieś, kogo nie znamy? Czy jednak to nie jest klasami robione i oni nie siadają od razu w takich grupach. Myślę, że na początku lepiej siąść w grupie, w której się znają, na pewno będzie bezpieczniej i oni będą czuli się bardziej swobodnie. Bo jeżeli pójdziemy gdzieś, potem generalnie w trakcie całej imprezy i tak się grupy mieszają, dzieciaki się poznają, więc tak naprawdę wtedy można zmieniać i stolik i przechodzić gdzieś w inne miejsce. Natomiast najbezpieczniej na początku zawsze siąść w takim otoczeniu, które się zna, żeby się tam impreza fajnie rozkręciła. Powiedz mi, no na pewno wiele osób, które będą się bawić na studniówkach, nie potrafią tańczyć. Co byś doradziła takim osobom? Wziąć sobie jakiś szybki kurs tańca, czy może, nie wiem? Kursy tańca zawsze są fajne i one zawsze spowodują, że ktoś tam troszeczkę może się nauczyć tańczyć i czuć się bardziej komfortowo w każdej sytuacji, więc jak najbardziej polecam. Zawsze można, mam jeszcze trochę czasu do tej studniówki, bo ponad miesiąc, więc kurs tańca jak najbardziej, ale można też pooglądać filmy tam, gdzie popróbować zwyczajnie, prawda? Popróbować, pouczyć się trochę. Nawet w sobie, tak. Tak, oczywiście. Nawet z koleżanką, za przeproszeniem, wziąć i kilka kroków popróbować, żeby coś tam umieć zatańczyć. I tak główny taniec jest polonez, z którego akurat każdy musi się nauczyć i każdy zaczyna studniówkę, więc zdecydowanie każdy da radę. Batko, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie buty. Chodzi tutaj o kobiety. Na pewno będą wśród osób, które pójdą na studniówkę, osoby takie, które pierwszy raz założą na przykład, jeżeli chodzi o kobiety, szpilki. Okaże się, że po 3 godzinach wszystko boli, są pęcherze i w ogóle wieczór jest zepsuty. Co byś doradziła? Polecam, żeby na studniówce mieć wygodne buty, a jeżeli nie, to wziąć drugą parę zapasową. Jeżeli to wejście ma być takie na tych szpilkach wysokich, nawet w niewygodnych butach, to potem koniecznie wziąć buty na zmianę. Wygodne. Wygodne. Niekoniecznie na płaskim obcasie, ale po prostu wygodne, sprawdzone. Wygodne, sprawdzone, bo niestety brak obuwia albo niewygodne obuwie może popsuć całą imprezę. No może, bo wtedy zamiast tańczyć tak, to myślimy o tym, że strasznie bolą nas stopy. A powiedz mi, czy dobrym sposobem według Ciebie jest zakup takich butów wcześniej, przed studniówką, dużo wcześniej, na przykład i pochodzenie tak, w nich. Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo wtedy możemy sprawdzić, na ile jesteśmy w stanie. Poza tym też dużo osób nie chodzi w takich szpilkach co dzień, więc... No właśnie, tak, też, dlatego to będzie czasami pierwszy raz, tak, prawda? Tak, też zachęcam do tego, że jeżeli ktoś nie chodzi na szpilkach wysokich, to żeby nie kupować na studniówkę takich bardzo wysokich szpilek, bo naprawdę można sobie skręcić kostkę. Jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, to troszeczkę niższy ten obcasik niech on będzie. Też będzie ładnie wyglądał, ale po prostu na takich wysokich szpilkach trzeba naprawdę troszeczkę pochodzić i troszeczkę poćwiczyć nogi, żeby no, najzwyczajniej się gdzieś nie przewrócić. I dobrym sposobem tutaj chyba będzie to, że powinniśmy się zaopatrzyć w jakieś takie plasterki właśnie na odgniotki jakieś. To też może być, prawda? Tak, taki mamy dosyć, ten wybór jest duży, bo są silikonowe podkładki pod stopy i na paluszki, tak? Zawsze można to ze sobą wziąć i na pięty, ale i tak, jeżeli te buty będą bardzo niewygodne, to może się okazać, że to i tak będzie niewystarczająco, będzie niewystarczające i trzeba będzie po prostu zmienić buty, albo po prostu przetańczyć pół studniówki na bosy. Też można, jeżeli nie będziemy mieli zbyt długiej sukienki, bo się ale nie wiem, czy to wypada w takiej restauracji w obecnych czasach, gdzie są studniówki, więc myślę, że lepiej się zabezpieczyć wygodne buty. Jakieś przesądy? Pamiętasz? Nie pamiętam, bo że przesądu żadnych. Żadnych? Nie miałaś na sobie czerwonej bielizny? Oczywiście! No właśnie, dziewczyny muszą o tym pamiętać, bo to jednak jest czerwone majtki. Koniecznie. Teraz mają być czerwone koronkowe, no bo tak bawełna przemysłowa chyba nie jest najlepszy pomysł. Ja też miałam czerwone koronkowe. No tak, koniecznie. Tak, to koniecznie. Podwiązki nie miałam, ale miałam majtki czerwone, tak, majteczki. Bo to symbolizuje co? Powodzenie na maturze. Tak. Zdecydowanie. W takim razie dziewczyny, zakładamy czerwoną bieliznę i życzymy. Tak, i życzymy powodzenia i udanej imprezy. Tak, przede wszystkim.